Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Max Euwe, piąty mistrz świata przed nami. Partia pomiędzy właśnie Maxem Euwe a Mieczysławem Najdorfem, naszym polskim szachistą, który zmienił obywatelstwo na argentyńskie. Max Euwe był znany z bardzo logicznego podejścia do szachów i niezwykle dobrej kondycji fizycznej. To na pewno przyczyniło się do tego, że został mistrzem świata, ale też był człowiekiem niezwykle skromnym. Niektórzy uważali, że zbyt skromnym jak na mistrza świata, ale to już inna para kaloszy. Moi drodzy, przejdźmy do niesamowitej partii według mnie, która tutaj miała miejsce. Pamiętam też jako dziecko analizowałem tę partię, jak sobie troszeczkę przypomniałem ruchy, to jednak w głowie przypomniało mi się, jak tutaj partia się rozpoczęła. Poprzez właśnie ruch D4, skoczek na F6, C4, G6 i G3. Taki ruch jest możliwy. Obrona królewsko-indyjska może powstać właśnie z fianchettem, niektórzy mówią. G3 tutaj wstawiamy gońca na G7 i mamy taką pozycję w miarę spokojną, więcej przestrzeni w centrum białymi. Można w ten sposób sobie spokojnie grać. Goniec na G7, goniec na G2. Często teraz też się spotyka w dzisiejszych czasach ruch D5, taki powiedzmy bardziej żywiołowy, trochę się więcej dzieje. Ale tutaj czarne zrobiły roszadę, rok 53, więc ta teoria już była troszeczkę bardziej znana, ale jednak jeszcze dużo nieodkrytych posunięć w zanadrzu tutaj jest. Moi drodzy, było, przede wszystkim było C5 ze strony Najdorfa i posunięcie D5. Wydaje się, że to jest nielogiczne posunięcie, gdyż zasłania gońca, ale w ten sposób się gra, bo pamiętajmy, że czarne będą chciały tutaj na przykład grać przez E6, żeby to centrum rozwalić, lub przez B5. A jeżeli tego nie zrobią, to nam zostaje bardzo solidne centrum na środku szachownicy. Oczywiście tutaj pionki mogą iść jeszcze wyżej. Posunięcie E5 ze strony Najdorfa. No taki ruch, powiedzmy, mało groźny, nieagresywny. Oczywiście nie można tutaj wybić na E6 w przelocie, bo będzie na przykład FE i pozycja czarnych jest tutaj całkiem dobra. Ku mojemu zaskoczeniu, bo tutaj można zagrać oczywiście E4 i skoczek F3, tak grając normalnie, Max Euwe zagrał gońcem na G5. Moje pytanie jest takie, co będzie, jak przecież zagram sobie H6, odpędzę tego gońca, stracę tempo. D6 oczywiście też jest możliwe, ale po D6 już można na przykład zaaplikować hetmana na D2 i nie pozwolić zagrać H6. No właśnie, w partii nastąpiło H6. I Max Euwe, moi drodzy, wybija na F6. Według mnie to jest złe. Aczkolwiek nie jest generalnie to złe, bo zamiar białych jest tu bardzo konkretny. Chodzi mi o to, że goniec czarnopolowy w tych strukturach jest niezwykle ważną figurą, a Euwe tak po prostu wymienia to za skoczka. Hetman wybił. Moi drodzy, ruch niespodziewany. No ale już konkretnie trzeba zagrać. Skoro nie mamy gońca czarnopolowego, to D6. Rzadko spotykane posunięcie w tych strukturach, ale to ma zamierzony cel. Zobaczcie, skoczek znajduje fajną placówkę. Skoczek również na E4 może zaatakować hetmana, zbijając tutaj pionka. No i przecina hetmanowi drogę, na przykład, żeby stanąć na fajnym polu na B6. Generalnie bardzo fajne posunięcie. Jeszcze przy okazji, zobaczcie, tutaj ten goniec ma troszeczkę ciężko, żeby się wyprowadzić. Coś za coś. Moi drodzy, skoczek C6. Pozycja, a według oceny silnika ta pozycja jest bardzo normalna. Z malutkim nachyleniem na białe, ale takim minimalnym. Moi drodzy, po skoczek C6 nastąpiło E3. Logiczne podejście, zdecydowanie. Nie wpuszczamy skoczka na bardzo dobre pole D4. Nie możemy zagrać E4 oczywiście, to z prostych względów. E3, jak najbardziej ten skoczek potem przez E2 ma szansę wyjść, żeby nie blokować gońca, który już ma jakiś tutaj potencjał. B6 nastąpiło. Oczywiście bicie nie wchodzi w grę i D7, bo goniec B7. Nie możemy tak prosto zbić. Tutaj Max Euwe zagrywa gońcem na D5. Drugi raz w debiucie gra figurą. Ale to jest konkret. W centrum stoi to dobrze. Zauważcie, że nie można zbić, bo jest goniec F7 i tracimy hetmana czarnymi. Król zagrywa zatem na H8, ale skoczek E4. Zobaczcie, jak te figury logicznie stoją. Bardzo logiczne, tylko problem polega na tym, że po hetman D8 zróbmy coś, żeby nie było F5. Cudów nie ma, F5 będzie zagrane i trzeba tak zagrać białymi teraz, żeby ten skoczek miał potem placówkę jakąś taką w miarę logiczną i żeby coś tam robił, bo
Zagramy f5, skoczek ucieknie, no to czarne żyją, no czarne są świetne, potem e4, ten goniec się rozhula tutaj niesamowicie po diagonali. Moi drodzy, h4. Zauważcie, że ten skoczek jeszcze nie wyszedł. No właśnie coś za coś, za figury w centrum rozwój białych jest słabszy, powiedzmy w ten sposób, ale po f5 ten skoczek właśnie zmierza na bardzo ładne pole g5. No i cóż, zbić nie możemy, moi drodzy, bo jest praktycznie po partii. No jest po partii, tutaj już jest koniec gry, potem f4, wzmacniamy punkt g5. I białe są w domu, że tak powiem. Oczywiście nie można wybić na g5. Moi drodzy, goniec b7 zostało zagrane. I teraz Max Euwe zagrywa bardzo ostre posunięcie. g4. Ostre i nieostre. Tutaj pokazuje silnik przewagę czarnych. Ja tej przewagi nie widzę. Chodzi mi pewnie o to, że chodzi silnikowi pewnie o to, że te figury są lepiej rozwinięte i widzi więcej motywów taktycznych, ale dla człowieka jest bardzo trudno znaleźć dobre posunięcie. Moi drodzy, dlaczego na przykład skoczek nie zagrał na F7, żeby zdobyć materiał? Otóż zobaczcie, takie ruchy. Te figury się bardzo napracowały, stojąc na E4. Te figury, czyli mówię o skoczku i gońcu, one się bardzo napracowały i w taki łatwy sposób zostaną zniszczone, jeżeli skoczek zagra na F7. Zobaczcie, cyk, cyk, jakość więcej u białych, ale to nie spełnia swojej roli, gdyż jest skoczek B4, bardzo silny ruch. Zobaczcie, co się dzieje. I po na przykład goniec D5, bo to się wydaje logiczne, następuje bardzo ładne zagranie. I posunięcie D3. Goniec jest tutaj świetną figurą i skoczek wchodzi na D3. Na przykład wieża B1, skoczek D3, król F1 i na przykład goniec bije B2, potem wracamy hetmanem, zdejmujemy później te pionki. Prosty plan, jakość mniej, ale rozwój jest najlepszy tutaj, znaczy najlepszy, jest lepszy od białych. Czarne mają świetnego skoczka. Cena jakości tutaj jest żadną ceną w tym momencie. Poszło G4 w partii zatem. I czarne zagrały E4, idą na całość. I skoczek wyszedł na E2. W końcu skoczek wyszedł, bo to jest bardzo ważne. Zauważcie, że tutaj grozi bicie i białe się tym nie przejmują, właśnie nie reagują. Właśnie tak zagrały czarne. Trzeba mieć na uwadze to, że teraz grozi na przykład bicie tutaj skoczka, bo król ma pole G7. Co robią białe? Moi drodzy, białe grają skoczek F4 bardzo żwawo i bardzo mocno. Oczywiście tu trzeba bardzo uważać, no bicie raczej nie wchodzi w grę, gdyż tam są jakieś bicia, może H5, może H6, może wybicie po prostu otwieranie wieży, zbicie na G6 i tam dojście hetmanem na H5. Wiem, że trochę strzałek namieszały, to może troszkę w głowie, ale sobie można przejrzeć po biciu, bicie, 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 tam wchodzi hetman. Bardzo niebezpieczna sprawa. Zresztą białe to dobrze przemyślały i tutaj czarne intuicyjnie bronią. Moi drodzy, GF. No właśnie. Bicie od razu też na A1 wieży przed hetmanem nie jest dobre, bo hetman wybija z szachem i tam są problemy ogromne. Teraz zbił goniec na A1, co się okazuje błędem. Trzeba to wykorzystać. No i zobaczcie, skoczek zbija na G6. Chyba to jest logiczne podejście. Król G7, moi drodzy, i skoczek, który był tu atakowany na E4, zbija. W końcu wrócił na swoje miejsce i już ten pionek F5, który nie jest czarnym pionkiem, go nie atakuje. Dobrze. Moi drodzy, goniec zagrał na C3, co jest ruchem słabym, ale tak naprawdę ciężko już o dobre posunięcie dla czarnych. Co by było na przykład po biciu na F5? I zauważcie, tutaj można kopnąć na F8, król może zbić. I bardzo ważne zagranie, skoczek na G3. Oczywiście też można wybić na A1, to troszeczkę trudniejsza sztuka, ale zobaczcie, co się dzieje. Na przykład skoczek D4, komplikacje, grożą widły. I grozi wymiana na D5 i zbicie skoczka. No więc trzeba było zareagować w następujący sposób. Goniec bije B7. Niesamowicie dobre posunięcie. Po skoczku na C2, król D2. Skoczek bije A1, ten skoczek już ucieczki nie ma i spokojnie zbijamy wieżę. Okazuje się, że ta pozycja, na przykład po B5 jeszcze wieża bije A1, jest bardzo dobra dla białych. Wieża i dwie lekkie mają wielki potencjał. Dlaczego ta pozycja jest lepsza dla białych? Przede wszystkim zobaczcie, skoczek jest broniony przez gońca, a skoczek broni bardzo ważnych pól. Hetman nie ma jak się dobrać do króla, wieża jeszcze ma swobodę gry w następnych ruchach. A poza tym jakieś tu bicie, wolne linie, pionek bardzo groźny, zaawansowany. Pozycja jest wygrana dla białych. Byłaby. W partii po skoczek E4 goniec zagrał na C3, król F1. Hetman zbił teraz na F5. No, straty materialne muszą być na przykład na F8, ale ku naszemu zaskoczeniu skoczek zagrywa na F4.
Moi drodzy, no tutaj białe nie chcą zbijać wieży, która jest niepotrzebna. Ona tam troszeczkę przeszkadza królowi, wchodzi jakaś wieża tutaj na G1. Przede wszystkim zauważcie, że białe mają wieżę mniej. Wieżę mniej, moi drodzy. Ale król jest odkryty. Bardzo niebezpiecznie to wygląda. Tu jest generalnie też związanie bardzo mocne. Skoczek gdzieś tam odejdzie, powiedzmy na E5. I teraz tak. Jeżeli goniec zagrałby na przykład na E5, to mamy fajne zagranie skoczkiem na G3. Powiedzcie mi, gdzie ten skoczek ma... Przepraszam, gdzie ten hetman ma uciekać. No nie ma za dobrych pól, tak naprawdę. Hetman F6, skoczek H5, widełki. A jeżeli hetman H7? No to hetman G4, proste zagranie. Król H8, skoczek G6. No i co grać? Król G7? Piękny mat na szachownicy, moi drodzy. Oczywiście trzeba tutaj wybić, ale to się wiąże z jednoczesną kapitulacją czarnych. Moi drodzy, po skoczek F4 czarne zagrały królem na H8. Słusznie, uciekają tutaj. No i skoczek spokojnie wybił gońca tego potwora. I tak naprawdę jest jakość mniej u białych, ale ogromny potencjał w pozycyjny tak naprawdę, bo nie widać tutaj czarnymi jakiejś solidnej obrony. To się wszystko trzyma. Król F1 stoi bardzo ładnie zresztą. Wieża ma swobodę. Moi drodzy, jak dalej poszło? Wieża A na E8. Logiczne podejście. Wszystkie figury wychodzą. I skoczek z C na E2. Bardzo ciekawe manewry. Partie klasyczne nas naprawdę niezwykle uczą manewrów zrozumienia pozycji. Ten skoczek się przemieszcza na fajne pole G3. Wieża zagrała na G8 i mimo wszystko nie, moi drodzy, jeszcze nie. Bardzo ważny ruch klasyczny. Uwaga, H5. H5, niesamowite, spokojne na pozór posunięcie, a dudni na szachownicy mocno, gdyż na G6 skoczek już ma placówkę. Czarny już musi liczyć kolejne opcje obrony. To daje pewne możliwości, ogranicza przeciwnika. To są bardzo ważne ruchy. Moi drodzy, wieża G5 nastąpiło i właśnie skoczek teraz na G3. Ciężko grać tutaj czarnymi przede wszystkim. Bardzo ciężko. No odejdzie hetman, to skoczek E4 będzie atakował na przykład. Wieża wybiła, nie wytrzymały czarne i słusznie. Czarne myślą, że tutaj po oddaniu jakości jakieś szanse istnieją po biciu na E3. I król F2. Jakże spokojny ruch. Z zimną krwią król F2. Broniąc, też atakuje. Wieża E8 zostało zagrane i wieża E1. W myśl zasady wymieniamy ostatnią aktywną figurę u przeciwnika. Tak też się dzieje. I król zagrywa na G7. Moi drodzy, król hetman na E8 tutaj wtargnął do obozu przeciwnika. Jest bardzo ciężko. Grożą już jakieś tutaj maty za chwilę. Hetman zagrał na C2. No to król G1, hetman atakuje tego króla, król H2 szuka bezpieczeństwa, hetman C2, żeby mieć tutaj jeszcze jakieś opcje obrony i skoczek na G2, moi drodzy. Bezpieczeństwo przede wszystkim, król jest niezwykle bezpieczny. Hetman zagrał na F5. Moi drodzy, zostawiam Was z tą pozycją, białe zaczynają i wygrywają, można sobie zatrzymać materiał oczywiście. Już pokazuję rozwiązanie. Uwaga, bardzo łatwe chyba. Hetman G8, król F6, hetman H8, szach, król G5, nie ma innego wyboru i hetman G7. Czarne się poddały, czarne się poddały. Dajemy tutaj mata w dwóch posunięciach, moi drodzy. Również można zatrzymać film, bo trzeba zbić na H5 i teraz mat w dwóch, moi drodzy. Szukamy rozwiązania. Otóż goniec F7. Zbić trzeba i G4. Nie ma co zbierać. Myślę, że bardzo ciekawa partia klasyczna. Analizujmy, warto, bo niezwykle twórczo tutaj zagrał Max Euwe w tej partii z Mieczysławem Najdorfem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego razu. Cześć.